No i mamy już maj. Kwiatki kwitną, ptaszki śpiewają, a my poginamy w maskach przez miasto. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy zauważyliście też, że im cieplej, tym chętniej ludzie się zakochują. Tak przynajmniej jest w Sanatorium Miłości 2. Pamiętacie, jak mówiłam, że to był bardzo udany sezon? Co prawda jedyna dwójka, która opuściła Sanatorium Miłości jako para, czyli Stenia i Władek, nie są już razem, ale Władek zdążył, jak wiadomo, już się zakochać w Halince z Krakowa. Oczywiście to nie jest ta Halinka z Sanatorium Miłości. Info dla tych, którzy jakimś cudem przegapiliby poprzednie filmy. W Sanatorium natomiast zrodziło się uczucie Gerarda i Iwony, którzy obecne są razem i nawet planują ślub. Władek Benzłodzi również ogłosił nową miłość na początku marca, a nawet pochwalił się zdjęciem ze swoją wybranką. To już 3 z 6 panów, którzy w tym roku byli w Sanatorium Miłości. Co prawda nic nie wiemy o Adamie z Wolbromia, który jeszcze w Sanatorium Bez Wzajemności zakochał się w Basi z Sosnowca. Do Basi uderzał także Waldek, który wcześniej próbował swoich sił u Iwonki, jednak przegrał sromotnie z Gerardem. Wiadomo, że Waldek i Basia są w kontakcie, jednak nic nie wiadomo, czy są razem. Ostatni z uczestników, Wojtek z Warszawy, który jak się okazało w ostatnim odcinku do programu przyszedł nie szukać miłości, ale pojednać się z córką. Wydaje się, że również znalazł miłość. Wojtek w programie podbijał do Iwonki, jak połowa panów. Po programie jednak ich drogi się rozeszły, a determinacja Gerarda wygrała walkę o serce najmłodszej kuracjuszki drugiej edycji. Zaś Wojtek, jak się okazuje, również znalazł miłość. Na razie telefonicznie, bo z racji odległości i obecnej sytuacji epidemiologicznej, która nie sprzyja poznawaniu nowych ludzi, Wojtkowi pozostają całonocne rozmowy z wybranką, jednak jest pewien, że ich spotkanie tylko przypieczętuje to, co połączyło ich podczas tych telefonicznych rozmów. Wygląda więc na to, że większość męskich kuracjuszy Sanatorium Miłości 2 znalazło tytułową miłość. Gorzej jest z paniami, ale niektóre z nich, jak wiadomo, miłości wcale nie szukały.